Do swojej pracowni artysta zagląda niemal codziennie. W zabytkowej kamienicy na czwartym piętrze, za tymi drzwiami, czas płynie zgoła inaczej. Tutaj rodzą się pierwsze pomysły i powstają prace. Kogo najczęściej możemy znaleźć na Twoich właśnie tych portretach? Moi synowie, przyjaciele, przyjaciółki. Najbliższe otoczenie moje. Najbardziej mnie cieszy, jak ta twórczość podoba się też innym ludziom. Bo w każdej dziedzinie sztuki, tak mi się wydaje, artysta potrzebuje odbiorcy, że tak dla siebie to z tego to ja przynajmniej bym nie miał satysfakcji. Witold Berus od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie rysunkiem. W jego rodzinie nie brakowało talentowanych osób, ale tylko on skończył Akademię Sztuk Pięknych. Mój wujek bardzo dobrze rysował, moja mama, tylko nie skończyli w tym kierunku studiów. I od najmłodszych lat chodziłem na różne kółka plastyczne, między innymi do małżeństwa nieżyjących już Krystyny Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda Nowaka. Tam pierwszy raz się zetknąłem z farbami olejnymi. W liceum czy w podstawówce to byłem chyba jako jedyny, który chciał iść na studia plastyczne, to troszkę tam się obco czułem w tych klasach. Większość poszła gdzieś na politechnikę, na medycynę. Ja byłem jedyny w klasie, który poszedł na Akademię Sztuk Pięknych. Witold Berus jest jednym z tych artystów, którzy nie marnują ani czasu, ani talentu. Jest między innymi pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, inicjatywy, która od lat porywa do twórczego działania młodych ludzi z kraju i zagranicy. W 1992 roku zacząłem chodzić bo po ASP nie ma się uprawnień pedagogicznych, zacząłem chodzić na kurs pedagogiczny roczny do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i tam przeczytałem definicję, co to jest lenistwo. I lenistwo jest to brak motywacji. No i ten festiwal jest właśnie odpowiedzią na tą motywację. Chciałem jakoś zmotywować uczniów, bo siedzieli na plastyce znudzeni. Bo nie było takiego konkursu, który by jakoś tak jak zawody sportowe ich jakoś poruszył. To się skromnie zaczynało gdzieś na sali gimnastycznej, a teraz to już na wielkiej hali Mosirów, która jest wielkości boiska piłkarskiego. Zabrzański artysta ma na swoim koncie wiele indywidualnych i grupowych wystaw. Teraz przygotowuje się do kolejnej, której tematem przewodnim będą mieszkańcy Zabrza. Zabrze w tej chwili jest dla mnie najważniejszym miejscem i staram się tu spełniać jak najlepiej rolę artysty, malować dla miasta. Teraz właśnie przygotowuję się do cyklu portretów Zabrzan. Jeśli chcecie Państwo poznać sylwetki zabrzańskich artystów, to śledźcie kolejne odcinki programu z cyklu W pracowni mistrza. Drugi odcinek na antenie telewizji Zabrze już w lutym.